Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No od 100-200 lat problem z demokracją jest taki, że demokracja, no to znaczy wybory. Wybory, ludzie wybierają. No i teraz problem zaczyna się taki, że komuniści uważają, że są wybrani po to, żeby rządzili tymi, którzy ich wybrali. No a konserwatyści uważają, że ci, co zostali wybrani, no to zostali wybrani, żeby reprezentowali wszystkich tych, którzy ich wybierali. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest szajeczka do subskrypcji. Dzwoneczek, dzyń, dzyń o codziennych powiadomieniach. Przepraszam za kaszel. No ale jadłem chipsy i troszeczkę mnie podrapało. Tak, także no wybory. Teraz będą wybory. No i teraz będzie zemsta wyborców. Dobra wiadomość to była taka, że dla komunistów, że Joe Biden został wybrany w 2020 roku. No w każdym razie policzyli głosy, 80 parę milionów, kilkanaście tysięcy mniej dla Donalda Trumpa. No to była dobra wiadomość, no ale ta zła wiadomość jest taka, że 70% Amerykanów jest niezadowolona z kierunku, w którym idzie Ameryka. Także te 50% Amerykanów, no to jest Republikanie oczywiście, którzy nie głosowali na Bidena. No a 20% no to jest... To są ci demokraci, którzy głosowali, czyli 1/5. Nie poprawia się cała sytuacja. W Ameryce jest teraz totalny bałagan. No, na poziomie takim codziennym no to nie widać. No, benzyna jest, nie biją się, kosztuje tam 5-6 dolarów za galon, w Kalifornii 7-8, w zależności czym bardziej komunistyczny stan, czym więcej podatków, czym więcej biurokracji, czym więcej budżetówki, czym więcej rozdawnictwa, no to tam jest drożej. Wszędzie, gdzie jest republikański gubernator, gdzie jest republikański kongres stanowy, no to wszędzie jest bardziej normalnie. Wszędzie ci komunistyczni wariaci po prostu doprowadzają do ruiny. Połowa stanów no to jest doprowadzona do ruiny. No były teraz te sytuacje, kiedy wraca te wahadło komunizmu, wraca wypchane do nieprawdopodobne golewactwa, wraca z decyzjami Sądu Najwyższego. No jedna z decyzji no to była na ten temat, że jednak poprawka do konstytucji, każdy w Ameryce z federalnego punktu widzenia, ze stolicy punktu widzenia, każdy ma prawo do posiadania broni i żaden stan nie może zabronić czy utrudniać, no bo w Nowym Jorku bardzo utrudniano, tam w zasadzie wymagano powodów i nie każdy powód był dobry. No i Sąd Najwyższy również przesunął te wahadło z powrotem na temat skrobanek. Skrobanki w 1963 roku idiotyczny sąd zdecydował, że zacznie regulować i przemawiać na poziomie federalnym. No a na poziomie federalnym no to jest konstytucja krajowa. Sprawy skrobanek, no to są na poziomie konstytucji stanowych. No i to Sąd Najwyższy powiedział, że wszystkie stany mogą regulować głosami obywateli. Także cokolwiek obywatele zadecydują, to w tym stanie to będzie. No i teraz wracamy do tego głosowania, że ludzie głosują na całym świecie. Na całym świecie, gdzie można głosować, wywalają na pysk tych wszystkich wariatów, którzy decydowali za miliony, za setki miliony ludzi. We Francji również Emmanuel Macron, ta niby centrowa, środkowa partia,
W zasadzie to się to wszystko tam rozwala. W Izraelu też się to rozwala. W Kolumbii, w bandyckim, terrorystycznym, narkotycznym kraju lewacy przyjęli, no ale też tam rząd trochę namieszał. Boris Johnson, ta partia Tory, konserwatywna, która starała się Johnsona wywalić, ma duże problemy. Strajkują, tam komunikacja, pociągi strajkują, także związki zawodowe chcą jak zwykle jeszcze więcej pieniędzy. W Chinach, to nie ma problemu, tam w Chinach zawsze sekretarz partii, oni tam nie mają prezydenta. W Ameryce, to mówią, że prezydent Xi Jinping, ale to tam jest pierwszy sekretarz partii, tam nie ma takiej funkcji prezydent. To też jest oszukaństwo amerykańskiego komunizmu, że nazywają sekretarza prezydentem. Będzie wybrany, bo oni zawsze są wybierani, ale tam nie ma z kogo wybierać. Sam z jednego człowieka, to nie jest wybór. To jest po prostu cyrk. Tam nie ma demokracji. To jest jedna partia. No ale tam też młodzi ludzie są niezadowoleni. Ta w średnim wieku też do pewnego stopnia. No i wszystko, jak to mówią w Ameryce, to jest, chodzi o ekonomię, głupku. I jak właśnie nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i teraz w Ameryce i na całym świecie, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o ekonomię. No ale do tej pory, to zawsze podkreślało się te słowa słowo ekonomia. No a teraz, to trzeba podkreślić, że to trzeba powiedzieć głupku, bo to ci ludzie, którzy doprowadzili do tego, to byli po prostu banda głupków, debili i kretynów. To wszyscy wiedzieli, że to nadchodzi i to wielkimi krokami, ale budżetówka, urzędnicy, politycy zrobili coś nieprawdopodobnego. Starali się zawładnąć światem, zawładnąć własnymi narodami, własnym państwem, a to się wszystko teraz wymyka po prostu spod ich kontroli, i wraca do normalnego człowieka, który idzie i będzie głosował. Fałsze już w Ameryce raczej nie będzie jak 2 lata temu. Co to wszystko spowodowało? To lockdown, czyli zamknięcie, przymknięcie. Normalnie to chodzi, ten lockdown, to jest to, jak w więzieniu tam zaczynają się rozruby, to wszystkie te drzwi zamykają, wszystkie te cele zamykają, nikt nigdzie nie wyjdzie, jest totalne przymknięcie, później policja wchodzi, tych pojedynczych rebeliantów, rewolucjonistów czy tych, którzy tam się zbuntowali, powoli załatwia. I komuniści, lewactwo doprowadziło do tego, że pozamykało. Floryda, powiedzmy, w Ameryce te stany konserwatywne, to nie pozamykały. Oczywiście sugerowały, żeby tam ludzie się nie kontaktowali, sugerowali, żeby tam chodzili w maskach, jak potrzebują, ale nie było kompletnego przymknięcia. Nie zamykali biznesów, nie zamykali szkół do tego stopnia. To wszystko jakoś tak poszło normalnie, tak jak niby w Szwecji to szło. Przez te pierwsze miesiące to była panika. To prasa, telewizja, politycy to po prostu panikowali, podawali fałszywe, najróżniejsze te dane statystyczne, te symptomy. Wszyscy normalni od początku wiedzieli. Ja już wiedziałem w 2019 roku w kwietniu, co można się spodziewać. Średni, młody. Człowiek po 50, w miarę wysportowany, jedzący normalnie, jedzący mięso, bez żadnych jakichś większych problemów, to po prostu znajomy lekarz, który złapał właśnie COVID, bo miał
dostęp, tam dostęp czy kontakt, no to on powiedział, że COVID, no to była grypa na steroidach, no i że był zadowolony. Tak, tak, że ja w zasadzie to patrzyłem na to, że jakbym zachorował, no to te 36 godzin jest makabryczne, no a reszta jak się przetrwa, no to te wirusy już w sobie same się tam człowieku odporni. No oczywiście, że dużo ludzi umiera, oczywiście, że jest różnica pomiędzy ludźmi do 10 lat, do 20, do 30, do 40 i tak dalej, i tak dalej. No ale to fachowcy nie mówili tego. Fachowcy nie mówili i zrobili po prostu makabrę. Zrobili makabrę. Szkoły były zamknięte przez 2 lata, a większość tych dzieciaków to i tak miała ten niewidoczny COVID. Także biurokraci i fachowcy od epidemiologii, no ale najbardziej to biurokraci z tych zdrowotnych, ministerstw, organizacji i tak dalej, no ukradli te lejce ekonomii i to w ogóle nie było zsynchronizowane. Patrzyli się na jedną stronę i po prostu wszystko zniszczyli. Teraz jak człowiek sobie popatrzy, no to jak skomplikowany jest cały ten świat dzisiaj, no 2020, 2021, 2022, no cała ta ekonomia, to wszystko, co jest produkowane, co jest przesyłane, co jest pakowane, co jest dostarczane, co jest kupowane, to wszystko widać w rynku światowym, no i to się przesuwa. To wszystko idzie w tym kierunku, że to nie jest tak łatwo. Nie jest to łatwo tak zatrzymać i nie jest to tak łatwo odpuścić. Także żeby zastopować i zastartować, no to wymaga bardzo dużo czasu. Wszystkiego zaczęło brakować. W Ameryce samochodów nie wypuszczają, dlatego że układów salonów nie mają, dlatego że w Tajwanie przestali produkować. W Ameryce zaczyna brakować Coca-Coli, która z pewnego powodu jest produkowana w Chinach i jest dostarczana. Także dużo ludzi się budzi. No ale teraz to były decyzje rządu, no bo prywatne biznesy nie mają dużo do powiedzenia. Rząd ma dużo do powiedzenia i ten najgorsze jest to, że państwowy sektor powiedział prywatnemu sektorowi to, żeby po prostu się zatrzymali, żeby nic nie robili, rozkazali po prostu w czasie tej paniki lockdownu, tej pandemii. No to później to wszystko przeszło do 2021 roku, no ale to były nakazy sądowe, to były nakazy rządowe, no bo oni mają władzę, tak, oni mają ministerstwa, oni mają policję, oni mają sądy, no i miejsca czy instytucje, które w zasadzie są wybierane przez obywateli, zniewoliły tych własnych swoich obywateli, którzy ich wybrali. Dlatego ja powiedziałem, że komuniści uważają, że oni mają kierować, a nie reprezentować. No i to doszło do absurdalnego poziomu. Zwolnienia były nieprawdopodobne. W Ameryce w pewnym momencie 20 milionów ludzi nie pracowało. Ciężko jest, ludzie nie wracają do pracy. Teraz na każde miejsce oferowane na każdego człowieka w sumie jest, 2 miejsca są oferowane, ciężarówki, cały ten transport został złamany, wszystkie linie lotnicze, to też wszystko się porozwalało, brakuje ludzi, brakuje w fabrykach materiału, jak i ludzi. No ogólnie rzecz biorąc, to było głupie. To po prostu były głupki, debile i gamonie, które do tego doprowadziły.
rząd i prywatne firmy, no musi jakoś współżyć, musi jakoś współegzystować, no i to jest tylko tak, że rząd nie może zniszczyć tej kury znoszącej złote jajka. W Kalifornii właśnie ten rząd komunistyczny to robi. Tesla uciekła, tam bardzo dużo firm w Kalifornii, które zakładały swoje biznesy 20, 30, 40 lat temu. No 40 lat temu to był Ronald Reagan. On był gubernatorem Kalifornii. Kalifornia była w tym momencie jeszcze jak normalna, była taka w miarę konserwatywna. W sumie to są trzy Kalifornie. Kalifornia Północna, Środkowa i Południowa. Jak oni by się podzielili, no to też dwie Kalifornie by w zasadzie były hektarowo. Te hektarowo to dwie Kalifornie by były konserwatywne. Ludnościowo no to połowa by była powiedzmy komunistyczna. No ale tam uciekają, no bo rząd po prostu przesadza. Najciekawsze, czy najbardziej tragiczniejsze to jest to, że te ostatnie 20-30 lat spowodowały to, że ludzie, którzy pracują, którzy mają pensje z prywatnego biznesu, zaczęli wierzyć w antybiznesową politykę. Po prostu bardzo dużo ludzi wychowywanych czy trenowanych w kierunku socjalizmu zaczęło nienawidzić kapitalizm. No i teraz to jest też jeden z tych problemów. Te zamykanie biznesów, zamykanie szkół, no to namieszali, zrobili wielki bałagan, a później już nie wiedzieli, jak to wszystko odkręcić. Biden oddał kilka trylionów dolarów. Tryliony dolarów, no to możecie sobie wyobrazić, co to jest. Miliard i później jest jeszcze trylion. Także to już ładnych parę zer przy tym. Boris Johnson w Anglii, no to oni teraz walczą. Cały ten system zdrowotny, no to dołożyli 2,5% do podatku od pensji, tak żeby to podciągać ten krajową służbę zdrowia. To dosyć spora jest podwyżka. No ale ta beznadziejność i ten idiotyzm to nie ma końca. No teraz administracja Bidena mówi, że będzie podatkowała bardzo ostro wszystkie firmy olejowe, no ale co to da? W Anglii też mieli taki pomysł, żeby opodatkowywać się wszystkie ekstra zyski, opodatkowywać tak jak w Chinach. W Chinach w pewnym momencie ludzie, którzy kupowali apartamenty i sprzedawali w ciągu roku, no to 10% tego zysku miało być zabierane. No. I teraz Biden właśnie tak i Johnson też tak kombinują. No jest w Ameryce ta zemsta za ten zamknięcie, za ten lockdown będzie nieprawdopodobna. To wszystko wróci w ręce konserwatystów w sumie za 5 miesięcy w listopadzie, w drugi wtorek listopada. No i republikanie no to mają prostą sprawę, przekaz dla obywateli mówią. My będziemy robić dokładnie odwrotnie to, co robili komuniści. No i to starczy. No i wtedy wszyscy normalni będą wiedzieli, że partia konserwatywna będzie działała normalnie. Ta banda komunistów po prostu pokazała, że z bandą debili, głupków i gamoni. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szaleczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina.
uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, nie dajcie się komunistom. Przekaz dla komunistów, co głosowali na Bidena, idźcie po rozum do głowy i zacznijcie głosować normalnie. Zdrowia dla normalnych.